Przedsiębiorcy w Polsce dyskutują o upadłościach wielkich firm typu Alma, typu Praktiker, a tymczasem jest problem z upadłością małych i średnich przedsiębiorstw. Często przyczyną ich bankructwa jest to, że nie uruchamiają procesu związanego z odzyskiwaniem wierzytelności, boją się utraty kontrahenta lub to, że mają wyobrażenie, że ten proces jest drogi i kosztowny. Na podstawie naszego raportu yy, pokazaliśmy, że skuteczność przedsiębiorców, którzy korzystają z narzędzia Windicat.pl jest na poziomie 90%, a przedsiębiorcy, którzy podejmują samodzielne działania typu pismo z internetu, typu samodzielne wykonywanie telefonów ponaglających, ta skuteczność w procesie jest na poziomie 60%. Im dłuższy czas przeterminowania, tym mniejsza szansa na odzyskanie pieniędzy. Raport pokazuje, że Wierzytelności, które są windykowane do 90 dni, ich skuteczność za pomocą narzędzia jest na poziomie 90%. 94% spraw, które są windykowane. Kończą się na etapie windykacji polubownej. Te etapy związane z windykacją polubowną to właśnie wysłanie wezwania do zapłaty, to wygenerowanie gotowego dokumentu w postaci upublicznienia danych na giełdzie długów, czy chociażby umieszczenie dłużnika w Big Info monitor. Ta średnia kwota tej faktury, która jest windykowana w systemie, to jest około 7 tysięcy złotych. Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze po zalogowaniu się do systemu wyznaczona przez nas osoba. Przez dosłownie 20 minut w ciągu dnia może obsługiwać sobie właśnie niezapłacone faktury, gdzie system intuicyjnie podpowiada jej jakie czynności należy wykonać i jakie należy działania podjąć, żeby skutecznie odzyskać swoje należności. To co jest bardzo istotne, to to, że narzędzie jest oparte na opłaceniu abonamentu miesięcznego, czyli koszty są bardzo, powiedziałbym, niskie w stosunku do tego, ile musielibyśmy zapłacić korzystając z innych narzędzi.